Witajcie na kanale Psychomopsolożka. Ja jestem Ewa i dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jakie mechanizmy w tej naszej psychice sprawiają, że osoby, które na początku wyglądały tak, zaczynają wyglądać tak. Są takie tematy, że ja nie do końca wiem, od czego zacząć, no nie? I o ile omawiamy sobie sytuacje takie jak na przykład smarowanie pościeli keczupem i wkręcanie chłopakowi, że to okres, albo zasłanianie się tym, że się przeprowadziło eksperyment społeczny w celu znalezienia alibi dla swojego nietypowego zachowania w internecie, no to są tematy, że mi po prostu zaczyna czasami brakować języka w gębie i to wcale nie dlatego, że my wzbijamy się na taką wyżynę intelektualną, że mi po prostu zaczyna odbierać mowę z wrażenia, tylko zaczyna mi brakować tego języka w gębie, bo ten temat jest po prostu kurczę trudny i może zapytacie. A komu to potrzebne? Komu to potrzebne? Właśnie. A dlaczego? Dlaczego? No o rzeczach trudnych, słuchajcie, trzeba rozmawiać po to, żeby nam się żyło po prostu łatwiej, milej, przyjemniej. Więc do rzeczy. Powiedzcie mi, czy jest tutaj ktoś, kto tak zupełnie, ale tak totalnie w ogóle nul, zero, nie ma ani jednego, nawet takiego maluteńkiego, maciupeńczkiego kompleksu. Z kompleksami walczą, słuchajcie, wszystkie lożki. I to zarówno te damskie lożki, jak i te lożki płci męskiej. I prawda jest taka, że czy my tego chcemy, czy my tego nie chcemy, no to te kompleksy jednak są tą taką częścią składową naszej codziennej rzeczywistości. No i tu pojawia się pytanie, skąd biorą się nam w głowach te kompleksy? Bardzo fajnie mechanizm ich powstawania tłumaczy tak zwana teoria ukierunkowań ja Higginsa. Higgins to był taki mądry typek, który zwrócił uwagę na to, że rozbieżności w systemie ja mogą być źródłem rozmaitych negatywnych uczuć i emocji. I właśnie przez to mogą motywować człowieka do podejmowania konkretnych czynności, które mają na celu to, żeby sobie po prostu no tak emocjonalnie ulżyć, no. I co to oznacza z podręcznikowego na ludzkie? Higgins twierdził, że na nasz system ja składa się tak zwane ja idealne, czyli to, jacy chcielibyśmy być, takie nasze ideały, ja powinnościowe, czyli to, jacy my czujemy, że powinniśmy być. To jest taki zbiór oczekiwań wobec samego siebie i wymagań, jakie stawia nam społeczeństwo. I mamy też ja realne. I to jest to, jacy my faktycznie jesteśmy z całym arsenałem naszego, za przeproszeniem, życiowego Tak jak mówiłam, człowiek dąży do tego, żeby to nasze ja się tak ujednoliciło. To trochę tak jak wracasz do domu po takim ciężkim dniu i masz totalnie wszystkiego dość i jesteś totalnie styrany i nie masz siły nawet palcem ruszyć i widzisz tak w głębi pokoju czekające, cieplutkie, mięciutkie, puchate łóżko z taką, jeszcze wiecie, pościelą, w której nikt nie leżał, która jest taka, że tylko tak to łóżko jest właśnie takim ja idealnym, do którego my, tacy strani po całym dniu ciężkiej pracy, jako ja realne chcemy się zbliżyć i stopić się w taką jedną, wielką, cieplusią, mięciusią, wygodną całość. Te rozbieżności między ja realnym a ja idealnym łączą się z uczuciami smutku, niezadowolenia, zawodu, straty, z poczuciem niespełnienia ideałów, z takimi stanami emocjonalnymi z kręgu uczuć charakterystycznych dla depresji. Z kolei rozbieżność między ja powinnościowym a ja realnym łączy się z uczuciami strachu, obawy przed karą, napięciem lub poczuciem winy w związku z niespełnieniem wymagań stawianych samemu sobie lub przez zewnętrzne autorytety, więc skutkuje takimi uczuciami z okręgu lęku. I właśnie to działanie, które jest podejmowane w celu ujednolicenia tego ja, tego obrazu siebie, jest działaniem, które właśnie w pozytywny sposób ma wpłynąć na naszą samoocenę. Czyli przykładowo, jeżeli twoja wspierająca druga połówka wypali do ciebie tekstem: ej, schudni, zalałaś się. Odpali się twoje ja powinnościowe. Powinnam być chudsza. Ktoś oczekuje, że ja będę inna niż jestem w rzeczywistości. Pojawia się nam tutaj właśnie ta rozbieżność pomiędzy ja powinnościowym, a ja realnym. I proszę bardzo, wysmażony, soczysty kompleksik raz jak na zamówienie. O wpływie mas mediów i wiecie, tych wszystkich tych wszystkich zdjęciach z wyidealizowanymi ciałami. No wszyscy wiemy, że przecież to na pewno nie jest Photoshop, że to jest po prostu perspektywa i efekty lat praktyki przed obiektywem koleżanki w grudku. No to o tym to już nawet nie będę wspominała, bo ten temat był już wałkowany tyle razy, że wszyscy wiemy, że życie nie wygląda tak, jak wygląda na Instagramie, co nie? I chciałoby się uspowiedzieć. Wszystko w porządku, jest dobrze, dobrze robią.
Dobrze, wszystko jest w porządku. Ale efekt jest taki, że według badań przeprowadzonych w 2002 roku w samych Stanach Zjednoczonych operacji powiększenia tylko piersi poddało się 237 tysięcy kobiet, a w 2006 roku już 330 tysięcy. Jakby wszyscy wiemy, że kompleksy potrafią urosnąć do takiej skali, że w ruch idzie skalpel, co nie? I jakby ja osobiście do tego nic nie mam i to szczerze lata wisi i powiewa. Totalnie nie mam nic do operacji plastycznych czy do jakiegokolwiek ingerowania kogokolwiek w swój wygląd i w swoje ciało. Jednak warto pamiętać, że bardzo często tym problemem nie jest faktycznie samo ciało, a ten problem siedzi tu. Czerwona flaga powinna pojawić się szczególnie wtedy, kiedy taka osoba ciągle i ciągle wyszukuje w sobie coś, co można ulepszyć, co można poprawić. I wiecie, coś takiego na zasadzie, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Jest takie zaburzenie, nazywa się cielesne zaburzenie dysmorficzne. I jest to zaburzenie psychiczne charakteryzujące się występowaniem ciągłych obaw związanych z przekonaniem o nieestetycznym wyglądzie lub budowie ciała. To, co jest charakterystyczne dla tego zaburzenia, to to, że te defekty, które no wręcz spędzają sens powiek ludziom dotkniętych tym zaburzeniem. W istocie rzeczy tak naprawdę są praktycznie niezauważalne, mogą wręcz nie istnieć, albo są naprawdę takie, wiecie, minimalne. Takie osoby określają się często mianem potwora i nie żałują sobie komplementów takich jak ohydny, obleśny, odstraszający. Bezustannie porównują się z innymi. W ich głowach wielokrotnie w ciągu dnia pojawiają się natrętne myśli i zwykle są one bardzo trudne do kontrolowania. Takie osoby odczuwają lęk i dysforię. I żeby pozbyć się tych negatywnych emocji, często decydują się na zachowania, które mają na celu poprawę lub ukrycie tych wad. Bardzo często temu zaburzeniu towarzyszą też myśli samobójcze, bo występują podobno aż u 78% chorych. Ciekawostka. Pod kierownictwem dr Phillips przeprowadzono badania, w których szukano, na jakich częściach ciała koncentruje się uwaga osób, które są dotknięte właśnie tym zaburzeniem. I tak, 73% badanych koncentrowało się na wyglądzie swojej skóry, 56% na wyglądzie włosów, 37% na nosie, 22% na wadze, 21% na piersiach, brodawkach, 20% na udach i 20% na zębach. Ale to zaburzenie dotyczy też takich części ciała, których moglibyśmy się niekoniecznie spodziewać, takich jak na przykład palce u nóg 3% badanych, kostki u nóg 2% badanych i mięśnie twarzy cały 1%. Historia zna całą masę przypadków osób zmagających się właśnie z dysmorfizmem. Ikonicznym przypadkiem może być na przykład ta Koreanki Hank Mioku. Hank stawiała swoje kroki w showbizie jako modelka i piosenkarka i kiedy skończyła 28 lat i była u szczytu swojej kariery, zaczęła rozwijać się u niej właśnie ta obsesja piękna. Zaczęła poddawać się rozmaitym zabiegom, które w efekcie zmieniły jej twarz totalnie nie do poznania. Oczywiście były podejmowane próby leczenia, jednak terapie były kosztowne, dlatego Hank odpuściła sobie leczenie, a dysmorfizm miał piękne pole, by rozkwitnąć w pełnej swojej okazałości. Na pewno też nikogo z was tym nie zdziwię, że no lekarze odmawiali Hank przeprowadzania kolejnych operacji. Niestety no znalazł się dobroduszny lekarz, który zaoferował jej ampułki z silikonem do samodzielnej aplikacji. Hank oczywiście poszła za ciosem i gdy silikon się skończył, no to przeszła do ostrzykiwania swojej twarzy olejem kuchennym. Tak, ja od czasu, kiedy dowiedziałam się o tej historii, totalnie inaczej patrzę teraz na ten kujawski, który stoi w mojej szafce w kuchni. No i efekty, jakie były, sami widzimy. Potem miały miejsce oczywiście jeszcze próby uratowania wyglądu Hank. Podobno podczas 10 operacji lekarze usunęli 60 gram substancji z obrębu jej twarzy i aż 200 gram z szyi. Ale to nie jedyny przypadek, oczywiście, krzywdy wizualnej, którą zafundowali sobie ludzie show biznesu, o których słyszeliśmy. Bo mamy na przykład panią Wildenstein albo Donatelle Versace. Oczywiście tak jak mówiłam, no zaburzenie to nie dotyka wyłącznie damskich loszek, bo dotyka również loszek płci męskiej. I chyba pierwszy, najbardziej znany przykład, no nasz kochany Michael Jackson. Nie zapominajmy również o ciemnej stronie fit świadka i amatorach wstrzykiwania sobie na przykład syntolu. Zresztą na pewno wam samym po krótkim zastanowieniu również przychodzi na myśl jakaś osoba, która no z ingerencją w swoje ciało również troszeczkę tak przegina pałę, no nie? I teraz pojawia się pytanie, w którym momencie naszego życia ktoś nam wbił do tej naszej głowy, że nasze ciało ma wyglądać w taki, a nie w inny sposób, że jakaś dana część naszego ciała ma być taka,
A jeżeli będzie taka, to będzie już zła. Nie wiem, czy wy w ogóle, tak jak ja, czujecie ten absurd, że wstydzimy się na przykład 5 cm więcej w obwodzie talii, albo w obwodzie ud, albo że mięśnie na klatce piersiowej układają się w nie taki sposób, jak powinny, że taki nos jest spoko, a taki nos już nie jest spoko. No i wiecie, ja jestem świadoma tego, że bardzo duży wpływ ma kultura, w jakiej my się wychowujemy, różne kanony piękna. Kiedyś na przykład za sexy uważane były takie kształty, kiedyś sexy było golenie czoła, kiedyś sexy było deformowanie sobie stóp. Wiecie, ta obsesja piękna i takie bezrefleksyjne podążanie za ideałami, no, towarzyszy naszej kochanej ludzkości od wieków. Na szczęście mamy coś takiego jak mózg zdolności poznawczej i zdolność logicznego myślenia. I właśnie o to chodzi, o taką zmianę tego myślenia, o racjonalne podejście do wyglądu i właśnie tą taką akceptację dla samego siebie. Bo widzicie, żyjąc w takiej, a nie innej kulturze i będąc dzień w dzień bombardowanymi tymi wszystkimi idealnymi zdjęciami tych wszystkich idealnych figur z mediów, mamy pełne prawo mieć te kompleksy. I to jest normalne, że w takiej rzeczywistości, w jakiej żyjemy, te kompleksy się pojawiają. Słuchajcie, dla siebie warto być przede wszystkim przyjacielem. I warto dbać o siebie z miłości do siebie, a nie dlatego, że social media bombardują nas tymi wyidealizowanymi zdjęciami tych wyidealizowanych, nieistniejących postaci. Jeżeli na przykład chodziłoby o ćwiczenia, to może warto byłoby myśleć o nich właśnie w kontekście tego, że ćwiczycie dla swojego zdrowia, a nie dlatego, żeby zobaczyć konkretną cyferkę na wadze. I chuj z tym, że masz celulit, i chuj z tym, że masz fałdkę, i chuj z tym, że masz rozstępy. To mają wszyscy. Więc wykorzystajmy dzisiaj tą teorię Higginsa w praktyce. Stańcie sobie przed lustrem i powiedzcie sami do siebie, czy nie powinniście sami siebie definiować przez wyidealizowany kanon piękna sprzedawany w mass mediach, że powinniście być dla siebie dobrzy, powinniście być dla siebie przyjaciółmi i owszem, dbać o siebie, ale tylko i wyłącznie z miłości do siebie. Jestem w ogóle ciekawa, jaki jest wasz stosunek do poprawiania swojego wyglądu i jak rozwiązalibyście właśnie ten problem osób uzależnionych od wykonywania operacji plastycznych. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, ja sobie chętnie to poczytam. Na Instagramie pani psycholożka, poprosiłam was, żebyście podzielili się tutaj z nami w gronie tej psycholożkowej społeczności tym, co w sobie lubicie. I z tym chciałabym was zostawić dzisiaj, żebyście, kiedy skończycie oglądać ten film, powiedzieli tak sami do siebie, co tak naprawdę w sobie lubicie i co jest w was takiego wyjątkowego. Cześć, jestem Julia i lubię w sobie mój talent do pisania. Hejka, mam na imię Natalia i w końcu zaakceptowałam i pokochałam moje falowane włosy. Witajcie, ja jestem Nikodem i lubię w sobie swój głos. Cześć, jestem Ewren. Lubię w sobie to, że pomimo prawie 25 lat na karku nadal mam w sobie dziecięcą ciekawość świata. Cześć, jestem Marta, lubię swoje oczy i lubię swoje włosy. Hej, jestem Ola. I bardzo lubię swój uśmiech. Hej, ja jestem Maja, lubię w sobie swoją figurę i oczy. Hejka, jestem Malwina i w swoim wyglądzie najbardziej lubię swoje oczy i lubię swoje usta. Hej, jestem Ewa i lubię w sobie swój uśmiech. Jestem Maja i lubię swoje oczy. Hej, jestem Dorota i zdecydowanie w sobie lubię najbardziej swoje oczy. Jestem Adrian i lubię swój głos. Cześć, jestem Karolina i lubię w sobie swój optymizm. Jestem Paulina i lubię swoje oczy. Cześć, jestem Emilia i lubię w sobie swój charakter. Hej, jestem Czuja, lubię w sobie swoje włosy i swoje oczy. Jestem Weronika, lubię swój nos i moją wrażliwość na otaczający mnie świat. Hej, jestem Kuba, lubię w sobie rzęsy, kręcone włosy, które odkryłem dopiero w liceum. To, że zawsze ubieram się tak, jak mi się chce, a nie koniecznie tak, jak ludzie mówią, że powinno być poprawnie. I lubię też sobie to, że staram się, żeby wszystkim wokół było jak najlepiej. Hej wszystkim, więc jeśli chodzi o to, co najbardziej w sobie cenię, są to na pewno moje włosy, które, jak widzicie, są kręcone, oraz moją ambicję, czyli że zawsze dążę do wyznaczonego przez siebie celu, oraz moją otwartość i to, w jaki sposób umiem łatwo się dogadać z innymi ludźmi. A was chciałam po prostu bardzo serdecznie pozdrowić i uściskać. Buziaki, pa!